dlaczego płomień świecy zawsze skierowany jest ku górze? Ponieważ zawsze ciepło idzie do góry. Nie jestem pewien, ale chyba chodzi o to, że ciepłe powietrze unosi się ku górze i... To chyba też o ruch powietrza chodzi, że on jest do góry. Spalanie i ruch powietrza. Bo jeżeli pani otworzy okno czy coś, to wtedy zmienia kierunek. A dlaczego płomień świecy zawsze skierowany jest ku górze? To ciekawe, nie mam pojęcia. Takie są zasady fizyki. Chyba przez temperaturę, że ciepłe powietrze idzie w górę i tak się dzieje. Znaczy nie zawsze jest skierowany ku górze, bo to zależy od wiatru. Kształt i zachowanie płomienia wynikają z oddziaływania grawitacji na płomień. Gdybyśmy mogli zapalić świeczkę na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to gwarantuję Wam, że jej płomień nie byłby taki, jak go sobie wyobrażacie. Chociaż nie mamy jeszcze dostępu do stacji kosmicznej, to możemy spróbować wytworzyć stan bezwładności w naszym laboratorium. Podobnie jak NASA, do symulacji środowiska mikrograwitacyjnego wykorzystamy swobodnie spadający samolot. No, może coś nieco mniejszego, na przykład walizkę. Do szczelnie zamkniętej walizki schowamy świeczkę i kamerę. Powietrza w walizce wystarcza świeczce na około minutę. Następnie taką zamkniętą walizkę zrzucimy z wysokości około pierwszego piętra. Podczas lotu zarówno płomień, świece, jak i powietrze wewnątrz walizki poruszają się z tym samym przyspieszeniem, równym przyspieszeniu ziemskiemu. A zatem wszystkie przedmioty znajdujące się wewnątrz walizki nie odczuwają grawitacji ze strony Ziemi. Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę, jak w takich warunkach zachowuje się płomień. Nie jest on już wydłużony i nie unosi się w górę, tylko zrobił się prawie idealnie sferyczny. W jaki sposób grawitacja wpływa na kształt i zachowanie płomienia? Otóż płomień jest mieszaniną gorących gazów i unosi się w powietrzu podobnie jak balon na odrzane powietrze dzięki sile wyporu, która przy braku ciążenia po prostu zanika. Co więcej, płomień unosząc się w górę zasysa od spodu zimne powietrze, które opływając go dodatkowo go kształtuje i wydłuża. Gdybyśmy zamiast parującej ze świeczki stearyny jako paliwa użyli na przykład gazu wydobywającego się z palnika z odpowiednio dużą prędkością, to moglibyśmy oszukać grawitację i skierować płomień w dowolnie wybranym kierunku. Tylko zrobił się bardziej sferyczny. I to będzie tyle, to będzie krótkie, a to drugie będzie za moment. Kopcik. To jest to miejsce? Dobra, to jest jedno. To wszystko już? Klaskasz? Także na pewno nam nie zgaśnie z powodu braku powietrza. Widzisz mnie? No tak, jak zatrzymam. Słuchaj. To co, ja sobie to powtórzę to samo, tak? Mogę to wpalnąć? To zamykamy, tak? Tak, czekaj. Ty już możesz tam GoPro kręcić. Tak. No nie poleci, nie poleci. Przyjedź nie na sobie, bo ja się będę spieszył, a... Było? Było. Ja bym powiedział coś brzydkiego, ale... Dobra, czekaj, to co?
A będziemy tu od razu rzucać? Zara? No jak? Szerzyło? Jest jeszcze na raz. To będzie na miętkim. Cały czas po tym kancie radę, kurde. Po tym pęka. Płomień zasysając od spodu zimne powietrze. No. Ono odpada przy, wiesz, przy lądowaniu. Ostatni nie raz i mamy ten. To jak myślę? Bo się wybiło z tej gąbki. Bo już mamy za cztery, nie? Takie same. A teraz, no teraz ty sam podjeżdżasz. Myślę. Dobra, jeszcze raz nagramy. Jadę windą.